Ta wiadomość dotrze na miejsce za 54 lata. W dodatku nie wiadomo, czy ktokolwiek ją odbierze. 50 tysięcy krótkich wiadomości przypominających SMS-y wysłano w przestrzeń kosmiczną w stronę gwiazdy przypominającej nasze Słońce. Na konkurs na przesłanie do obcych cywilizacji odpowiedziało 500 000 Polaków. 54 lata świetlne od Ziemi, łudząco podobna do Słońca. Gwiazda HD25-680. To właśnie ona jest adresatem wiadomości wysłanych przez nas, Ziemian, do nich, obcych cywilizacji. Jestem pewna, że do celu dotrze, natomiast przyznaję, że jestem nieco sceptycznie nastawiona do tego, czy ewentualna wiadomość jakakolwiek zostanie nam przysłana. Blisko 50 tysięcy wiadomości właśnie teraz, ponad naszymi głowami, leci w przestrzeń kosmiczną. Na ewentualną odpowiedź od pozaziemskiej cywilizacji musimy poczekać 108 lat, bo tyle będzie leciała wiadomość na gwiazdę HD25-680 i z powrotem na Ziemię. Wiadomości wysłane zostały w czwartek o 16:45 z tego miejsca. Radioteleskopu Eupatoria na Krymie. Wiadomości są i z Chin, i z Australii, i ze Stanów, i z Kanady, z całej Europy. Można powiedzieć, że ogólnoświatowy zasięg. Jednak większość wiadomości była autorstwa Polaków. Mógł ją wysłać każdy, kto do 11 stycznia wszedł na stronę internetową i wpisał tam swoją wiadomość, liczącą maksymalnie 360 znaków. Swoje kosmiczne SMS-y wysłali zarówno wierzący w istoty pozaziemskie. Myślę, że na pewno gdzieś ktoś jest daleko. Po prostu rozmiar wszechświata jest niewyobrażalny. Jak i sceptycy teorii o ufolutkach. Czy istnieją cywilizacje pozaziemskie? Nie wiem i powiem szczerze, nawet mnie to mało interesuje. Kosmiczna wiadomość składała się z dwóch części. Pierwszą sporządzili naukowcy i zawierała informacje o naszej planecie. Druga część to informacje od internautów. Jedne przyziemne, inne o głębszym przesłaniu. Nawet kałuża odbija niebo. Treści wysyłanych informacji przyjrzą się teraz naukowcy. Socjologowie na ich podstawie mają opracować raport o tym, co Polacy chcieliby przekazać potomnym. Choć wiadomość mknie do gwiezdnego adresata z prędkością światła, to autorzy kosmicznych SMS-ów na szybki odzew raczej nie liczą. Nie spodziewam się odpowiedzi. Z tej przyczyny, że odległości, które nas dzielą, są po prostu tak wielkie, że zanim nasza wiadomość do nich dotrze, to nas już dawno nie będzie. Tegoroczna akcja to nie pierwsza próba kontaktu z pozaziemską cywilizacją. W 1974 roku Amerykanie wysłali jako pierwsi radiowy przekaz w przestrzeń kosmiczną. Niestety, póki co, kosmiczne wiadomości pozostały bez odzewu.